Witajcie kochani, siódmy film z serii. Dzisiaj chciałbym skupić się na temacie wyprowadzenia przewodów z budynku na zewnątrz. Jakiekolwiek wyprowadzenie przewodów na zewnątrz najlepiej jest robić jeszcze na etapie ścian fundamentowych. Po prostu wtedy jest najprościej to wykonać. No i chciałbym zwrócić uwagę, żeby pamiętać o takich rzeczach jak na przykład wyprowadzenie przewodów pod bramę wjazdową, pod furtkę, elektrozaczep do domofonu. Również jeżeli macie jakąkolwiek szansę, że kiedyś w przyszłości, może jeszcze nie teraz, ale gdzieś w waszej okolicy będzie szansa na to, żeby był internet światłowodowy, dobrze jest też przy furtce sobie wyprowadzić już światłowód z domu. Dodatkowo też dobrze by było, żeby przemyśleć, czy kiedyś w przyszłości nie będziecie koło domu stawiali jakiegoś budynku gospodarczego, ewentualnie jakiś garaż, blaszak i nie będziecie potrzebowali tam prądu. Jeżeli już macie jakieś takie plany, to też warto jest po prostu przewody sobie już wyprowadzić na zewnątrz, żeby później nie mieć problemu. Dobrym rozwiązaniem jest też po wyprowadzeniu już wszystkich przewodów, o których pamiętaliśmy, wyprowadzić sobie z tablicy bezpiecznikowej takiego arota na zewnątrz budynku, żeby w razie potrzeby mieć możliwość przełożenia jeszcze dodatkowych przewodów, o których po prostu zapomnieliśmy lub wyszła taka potrzeba w późniejszym terminie. Wtedy nie mamy problemu z tym, że musimy kuć ściany czy niszczyć elewację budynku. Dobrym rozwiązaniem też jest, jeżeli robicie sobie jakieś ścieżki podjazdy wyłożone kostką, pod tym podjazdem czy pod ścieżką w poprzek przerzucić sobie arota pustego, właśnie po to, że jeżeli w przyszłości zdecydujecie się na doprowadzanie gdzieś tam prądu, robienie jakichś gniazd wtykowych, na przykład do kosiarki elektrycznej lub nawet jakiegoś oświetlenia takiego zasilanego z sieci na zewnątrz działki, nie macie wtedy problemów z przełożeniem przewodów pod właśnie ścieżką, nie trzeba je rozbierać. Jest to po prostu bardzo proste. W tym filmie to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, że im bardziej przemyślicie instalację elektryczną przed rozpoczęciem jeszcze budowy, tym później macie mniej problemów i mniejsze koszty. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia.